Cześć, słuchajcie, bardzo nietypowy filmik. Pierwszy chyba taki mój, ponieważ bardzo dużo się dzieje tutaj ogólnie u mnie i to pewnie tego tak nie widać, jak oglądacie te filmy. Kiedyś był tylko film w sobotę, teraz jest film w środę, jest film w piątek, no oczywiście debata w niedzielę. No i tak postanowiłem, żeby zrobić taki zlepek nieudanych czasami jakichś wypowiedzi, czasami jakichś takich mikrovlogów, gdzie jadę tam samochodem i coś gadam do kamery, myśląc gdzieś tam z tyłu w głowy, że to może się kiedyś tam do czegoś przydać. Niemniej jednak pokażę wam, jak wygląda tydzień. Tydzień mojej pracy, no bo to ta Morska TV to taka, można powiedzieć, praca. Dzięki oczywiście wam, dzięki ludziom, głównie Patronite'owi, bo ta kasa z Patronite'a to jest taka kasa, którą ja mogę przeznaczyć na to, żeby poświęcić tej telewizji więcej czasu. Także dzięki, chłopaki, za wsparcie na Patronite'cie. No i tak wygląda właśnie mój tydzień czasu. Przykładowy, 2 razy byłem na Mierzei Wiślanej. Ode mnie licząc tam i z powrotem to jest jakieś 250 km, no a byłem 2 razy. Byliśmy w Mechelinkach próbować łowić belonę na muchę. Byłem we Władysławowie, bo do Jacka Frączka, naszego sekretarza Władek T, musiałem zawieźć jakieś papiery, więc tak jak widzicie, jest sporo tego jeżdżenia, sporo tego zachodu, żeby nie tylko Morska Telewizja się rozwijała, ale też klub. No i żeby to wszystko się fajnie kręciło, żeby no było co oglądać w tym internecie. I chcę z tego miejsca bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierają tą inicjatywę, jaką jest Morska TV. Ja jestem tylko narzędziem. Dzięki wam mogę pracować, mogę poświęcać ten czas. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo lubię to robić. Niemniej jednak, jeśli was by nie było, jeśli by nie było Patronite'a, to najprawdopodobniej ten kanał nie wyglądałby tak, jak wygląda teraz. No, a teraz będzie ten zlepek tych filmów. Kto nie lubi takich filmów, to w ogóle niech wyłączy, niech tego nie ogląda, bo to może nie będzie zbytnio ciekawe. Jest to po prostu takie pokazanie, że po prostu dzieje się podczas takiego zwykłego tygodnia. Nie jest to po prostu wypad na rybki przy włączonej kamerce i okazyjnie nagranie jakiegoś filmiku. Oj nie! Cześć kochani, dzisiaj dzień jak co dzień. Lecę najpierw odebrać paczkę z impostu, za chwilę się dowiemy, co tam jest ciekawego. Do sklepu wędkarskiego, potem do Jacka, do Władka, do naszego sekretarza, zawieźć mu parę gadżetów, no i potem na rybki. Okej. To są naklejki Morskiej Ekipy. Nowa wersja. O, tak spakowana. Za chwilę zobaczymy, jak wyglądają. Poprzednie naklejki były słabej jakości, ale postanowiłem dać drugą szansę tej firmie, bo nie ukrywam, robią tanio te naklejki. No i zobaczymy, jak tym razem to wyszło. Dalej jest tak sobie, ale myślę, że chyba tylko to ja widzę. Robimy dzisiaj filmik belony z Mechelinek. Tutaj byliśmy wcześniej. Pokazywałem wam to łowisko, jeżeli chodzi o troć. A dzisiaj spróbujemy połowić belony. Kurczę, aż się boję. Tyle zielska. Myślisz, dalej nie ma? Mam nadzieję, że nie, bo tam widzę pas jakiejś już fajniejszej takiej wody, więc byle do tego ciemnego dojść. Na fali ostatnio belona na Mierzei pokazywała się bardzo blisko, dosłownie 3 metry od brzegu. Mam nadzieję, że ona jeszcze się nie odsunęła i gdzieś tu blisko będzie. A o tym się zaraz przekonamy, nie? Miało być tak fajnie. Myślałem, że damy radę wszystko nagrać jednego dnia, że damy radę porzucać tą muchą, a tutaj dźwięk i trzeba jeszcze raz jechać. Także wczoraj byłem na Mierzei Wiślanej i dzisiaj jadę znów. Bądź nawet jedno po kolei. Najniebezpieczniejszy samolot. Wow, no i jestem blisko celu. Jedna minutka, fajnie. O, tam jest przekop Mierzei Wiślanej. Za chwilę polecimy tam dronem, zobaczymy,
jak tam sytuacja wygląda. Natomiast dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym uczymy się rzucać muchą. No i właśnie idę do Arka. Jeszcze trochę do domu mam. 208 kilosów zrobione, średnie spalanie 11 litrów na 100 km, nieźle. Nieźle, to i tak jest nieźle dzisiaj. Także za chwilę lecę zatankować samochód, ale najpierw muszę zatankować siebie, bo już padam z nóg. Dwa razy wypadł na mierzeję i 200 zł na benzynę. Chodzi chyba dosyć płytko, tak, do, od 0,1 do 0,5 metra, nie? Okej, przez te dwa miesiące tego zakazu fryzjerskiego to zdążyłem nieźle zarosnąć. Brodę sobie jeszcze jakoś robiłem, ale górę to wcale, dlatego pora to zmienić. Tak to wyszło. No wiecie, jestem brzydki, zawsze byłem brzydki i będę brzydki, no ale teraz od czasu do czasu mogę chociaż ściągnąć ten kapelusz, nie? Słuchajcie, no jak jestem w samochodzie, to morze mnie nie opuszcza. Ładny kuterek. W sumie, ale ciekawe, ciekawe gdzie on jedzie. Nie ma żadnych bocznych napisów, więc nie wiadomo czy to z Włodka, czy z półwyspu. Ale wygląda jakby stał gdzieś u kogoś w ogródku. Takie cudo. Przyszła jeszcze przesyłeczka jedna, także lecimy ją odebrać. Cześć Zośka. No nie no, czekaj, odbieramy przesyłkę. Kupiłaś jeszcze? Nie, tam już jeszcze. Okej! Uuu, duża przesyłka. Słuchajcie, no więc chcę zrobić coś nowego, troszeczkę to inaczej teraz rozegrać. On mocno wieje. Chodzi mi o te cotygodniowe losowania dla Was. I wymyśliłem taką jedną rzecz. Zresztą zaraz to pokażę. Zobaczcie, takie piękne. Nagroda numer 1 Morska TV. Będą trzy sejfy. W każdym sejfie będzie jakaś inna nagroda. No i teraz jak wylosuję jakąś osobę, to ta osoba będzie mogła wybrać sejf numer 1, 2 albo 3. No i dzięki temu myślę, że będzie troszeczkę ciekawiej na naszych debatach. Mam nadzieję, że części ludzi się to spodoba. No i też mam nadzieję, że te nagrody, które będą w tych sejfach, będą jeszcze bardziej obfite. Cześć!